Drużynę naszą to tworzyła przede wszystkim szatnia. To był kolektyw, gdzie spotykaliśmy się po meczach, po wyjazdach. W autobusie był klimat naprawdę taki rodzinny. Wszyscy byliśmy ze sobą zżyci. Była to zupełnie inna piłka nożna niż w tej chwili. Liczyła się wola. Wówczas ci piłkarze byli twardzi, zdecydowani. Dla przeciwnika byli bezlitości. W tej chwili uczy się raczej techniki, na takie sprawy wolicjonalne też się zwraca uwagę, ale dopiero na najwyższym stylu. W tym okresie czasu dzięki sponsorom, czyli tym narkotowi w szkółce akcyjnej, mogliśmy grać na wysokim szczeblu. Wszyscy, powiedzmy, co grali w piłkę, zagrali w tej trzeciej lidze i to jest sukces tak naprawdę za tym Barku. Takiego poziomu, powiedzmy, swoimi zawodnikami awansowaliśmy do trzeciej lidze. Byłem zadowolony z tego, co my tutaj prezentowali, jaka była atmosfera wtedy, jaka była też życzliwość, też kibiców tak samo i na meczach i na wyjazdach tak samo również. Było takie większe zainteresowanie też klubem sportowym. Najlepszym klubem był Tymberg. Byliśmy tutaj sami, którzy z naszego otoczenia po prostu, żadnych obcych. I każdy dał serce. Były pieniądze, było granie. Nie było pieniędzy, też było granie. To były najfajniejsze lata, najfajniejsze wspomnienia. Przyjaźń, futbol, wspólne spotkania, wspólne spędzanie czasu.